Jakiś czas temu część z Was w komentarzach sugerowała, że mam źle zamocowaną chłodnicę mojego zestawu all-in-one w komputerze. I wiecie co? Macie rację, to nie jest chłodnica zamocowana w sposób optymalny. W tych komentarzach zawsze był film do materiału Steve'a z Gamers Nexus, który właśnie opowiadał o tej tematyce. Ja Steve'a ogromnie szanuję za to, co on robi, sam bardzo często oglądam i wiedzowo no, do pięt mu nie dorastam. Ale mam wrażenie, że część osób, które podsyłała mi ten film, to tylko zobaczyła miniaturę i przeczytała tytuł, albo obejrzała jakiś fragment i totalnie nie zrozumiała, o czym Steve tak naprawdę opowiada w tym filmie. Duża część osób patrzy po prostu na węże chłodnicy i uważa, że jeżeli są one u góry, to znaczy, że chłodnica jest źle zamocowana. Ludzie, tu nie chodzi o te pieprzone węże, w każdym razie nie tylko. Tu przede wszystkim chodzi o pompę. Chodzi o to, żeby powietrze nie zbierało się w pompie i żeby pompa nie była najwyższym miejscem w układzie chłodzenia. Swoją drogą ja Wam naprawdę bardzo polecam zobaczyć ten film od Gamers Nexus, bo on jest zdecydowanie bardziej zaawansowany niż to, co ja Wam dzisiaj pokażę, ale wydaje mi się, że przez to, że ten film jest taki długi, to stąd mogą się brać po prostu pewne nieporozumienia i nieścisłości, które potem wyciąga się z kontekstu i rzeczy stają się niezrozumiałe. Dlatego najpierw pokażę Wam, jak zamontować optymalnie chłodzenie, a potem wyjaśnię Wam, dlaczego tak montować. Mamy pierwsze optymalne zamocowanie chłodzenia z chłodnicą na górze. Tym sposobem nasza pompa pracuje w sposób optymalny, nasz zestaw all-in-one jest cichutki i w miarę możliwości właśnie tak powinno się montować chłodnicę. Kolejne optymalne mocowanie chłodnicy jest na froncie z wężami umieszczonymi na dole przy założeniu, że góra chłodnicy jest wyżej niż pompa w bloku procesora. Tym sposobem nasza pompa pracuje w sposób optymalny, nasz zestaw all-in-one jest cichy i w miarę możliwości tak powinno się mocować chłodnicę. Dalej mamy mocowanie poprawne, czyli chłodnica jest umieszczona na froncie z wężami umieszczonymi u góry przy założeniu, że góra chłodnicy jest wyżej niż pompa w bloku procesora. Wtedy nasza pompa pracuje w sposób optymalny, ale skutkiem ubocznym takiego mocowania może być większy hałas przelewającej się wody czy takiej pluskającej się wody. Ważne jest jednak to, że w ten sposób nie zarzynamy naszej pompy. Jedynym skutkiem ubocznym jest większy hałas. W miarę możliwości jednak powinniście zamocować chłodnicę w sposób optymalny, taki jak pokazałem Wam wcześniej. Dalej mamy mocowanie złe, czyli chłodnica umieszczona jest na froncie, ale jest niżej niż pompa w bloku procesora. Tutaj na dobrą sprawę umieszczenie węży nie ma znaczenia. W naszej pompie zbiera się wtedy powietrze i pracuje ona w sposób nieoptymalny, na wyższych obrotach i skraca się jej żywotność. Zestaw będzie głośniejszy ze względu na wyższe obroty pompy, a także możemy spotkać się z niższą wydajnością chłodzenia. Kolejnym przykładem złego mocowania jest chłodnica umieszczona na dole, przykładowo w takiej obudowie Cooler Master NR200. W naszej pompie zbiera się wtedy powietrze, pracuje ona w sposób nieoptymalny, na wyższych obrotach i tak samo skraca się jej żywotność. Zestaw będzie głośniejszy ze względu na wyższe obroty pompy, no a także możemy spotkać się z niższą wydajnością chłodzenia. I to na dobrą sprawę jest tyle. Tutaj chodzi przede wszystkim o pompę i o to, żeby ona nie była najwyższym miejscem w układzie. Każdy zestaw all-in-one posiada w sobie troszeczkę powietrza, z biegiem czasu nawet troszeczkę więcej ze względu na to, że ciecz najzwyczajniej w świecie odparowywuje. A jak wiemy z fizyki, powietrze zawsze ciśnie do góry, więc powinniśmy unikać sytuacji takich, w których właśnie to pompa jest tym najwyższym miejscem w układzie. Dlaczego nie chcemy, żeby powietrze znajdowało się w pompie? To jest ogólnie fakt, który nie tylko dotyczy takich zestawów all-in-one, ale pomp wody ogólnie. Gdybyście mieli pompę wody i wyciągnęli ją właśnie z wody i zostawili włączoną suchą, no to ona prędzej czy później się najzwyczajniej w świecie spali, bo raz, że nie jest przystosowana do działania na takich wysokich obrotach, a dwa, że najczęściej też w ten sposób jest smarowana. No i teraz jeszcze odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego optymalne jest optymalne. Otóż w momencie, gdy mocujemy chłodnicę w ten sposób i gdy pompę mamy na dole, to jak sami widzicie, powietrze równomiernie będzie się rozkładało tutaj w chłodnicy, no i nie ma szans, żeby w jakikolwiek sposób dostało się tutaj do pompy. Dlaczego drugie mocowanie optymalne jest optymalne? Z tego powodu, że gdy widzicie,
tutaj ta część chłodnicy, ta górna część chłodnicy jest wyżej niż pompa. Powietrze zostaje uwięzione tutaj, no i nie ma po prostu jak dostać się do tej pompy. Okej, a dlaczego takie mocowanie nie jest optymalne, tylko poprawne i skąd bierze się ten hałas? Otóż wtedy powietrze gromadzi się tutaj, przy wężach. No i w momencie, gdy dajemy ciśnienie wody, tak, a chłodnica jest podzielona no prawie na połowę, troszeczkę powiedzmy mniej z jednej strony, no i tak, woda wpływa tutaj i wypływa z drugiej strony. No i w momencie, gdy mamy tutaj te bąbelki powietrza, no to gdy mamy ciśnienie wody, no to po prostu słuchać, jak te bąbelki tutaj przy tych wężach robią sobie te taki kik. I stąd się bierze to pluskanie. Jeżeli macie nowy zestaw all-in-one i on jest dość mocno wypełniony cieczą, no to bardzo możliwe, że nie będziecie słyszeli tego hałasu. Może będziecie go słyszeli przy włączeniu komputera tylko przez kilka sekund, ale z biegiem czasu może on się po prostu nasilić. A z racji tego, że część obudów umożliwia mocowanie chłodnicy w ten sposób, no to powinniśmy raczej mocować nasz zestaw w ten sposób. No i nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego takie mocowanie jest złe. Wtedy powietrze po prostu siedzi w pompie i tutaj orientacja węży na dobrą sprawę nie ma znaczenia. No tak nawet byłoby to ciężko zamontować, ale gdybyśmy mogli, no to sami widzicie, że wtedy powietrze po prostu siedzi w naszej pompie, na bloku procesora. No i z takim mocowaniem jest dokładnie taka sama historia, całe powietrze siedzi w pompie, a jak ustaliliśmy wcześniej, takiego czegoś nie chcemy. Dlaczego ja mam w takim razie u siebie zamocowaną chłodnicę tylko poprawnie, a nie optymalnie? Otóż jest to dość proste, nie mogę zamocować jej optymalnie. Jest to dość zabawne, biorąc pod uwagę, że i IO, i obudowa jest od tej samej firmy, ale no na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że ta obudowa wyszła wcześniej niż to IO, które mam, więc może się nie dało tego rozwiązać. I bardzo często tak samo sytuacja wygląda z chłodnicami 360 mm, ponieważ większość obudów umożliwia mocowanie ich tylko i wyłącznie na froncie. No i bardzo często te węże, które mamy z pompy do chłodnicy, są na tyle krótkie, że nie ma szans zamocować takiej chłodnicy wężami do dołu, bo często nawet otwory w obudowie na to nie pozwalają, żeby te węże się tam zmieściły. Wyjątkami oczywiście są też takie obudowy, jak na przykład H710, w której ja dzisiaj przeprowadzałem te testy, no to tam można na przykład zamocować 360 mm chłodnicę na górze, no ale po prostu trzeba o tym wcześniej wiedzieć, trzeba sobie sprawdzić, no i świadomie wybrać taką obudowę, żebyśmy mogli zamocować wtedy nasze IO 360 mm optymalnie. Jak to zwykle w życiu, od tej reguły również są wyjątki, wierzcie lub nie, ale przykładowo jakiś czas temu tutaj na kanale pokazywałem Wam chłodzenie NZXT Kraken M22, który co ciekawe ma pompę umieszczoną nie w bloku procesora, ale bezpośrednio w chłodnicy. No i na dobrą sprawę te wszystkie konfiguracje, które pokazałem Wam dzisiaj, one nie będą się tyczyć tego konkretnego zestawu, bo tam po prostu pompa jest w innym miejscu, więc będąc świadomym, musimy po prostu my inaczej umieszczać tą pompę czy samą chłodnicę, bo w niej jest pompa. No i też może warto by się było zastanowić, dlaczego ludzie nie montują zwykle chłodnic w sposób optymalny. Myślę, że tutaj można by tak na dobrą sprawę wyszczególnić trzy przyczyny. Na jedną z nich również zwrócił uwagę Steve, mianowicie często na zdjęciach promocyjnych producentów no, pojawiają się takie grafiki, które sugerują, że właśnie w ten sposób powinno się mocować chłodnicę. Części winy można by się doszukiwać po stronie producentów, chociaż przykładowo NZXT troszeczkę wzięło sobie tą krytykę do serca i przykładowo na ich stronie możemy już znaleźć przykłady optymalnego mocowania IO, więc chwała im za to, że wzięli sobie to do serca. W części obudów nie można IO zamocować w sposób optymalny, przynajmniej nie każdą chłodnicę, tak jak też powiedziałem Wam wcześniej. No i także trzecią przyczyną mogą być osoby takie jak ja. Chodzi mi tutaj głównie o innych twórców wideo, być może po prostu za mało zwracamy uwagę na to, w jaki sposób faktycznie chłodnice powinno się mocować i może rzeczywiście bardziej w filmach powinniśmy zwracać na to uwagę, żeby mocować chłodnicę w taki, a nie inny sposób. I na samym końcu chciałbym też zwrócić Waszą uwagę, żebyście pomagali innym, ale żebyście nie byli przy tym tacy toksyczni, że o, masz źle zamontowaną IO, tylko starajcie się to ludziom, wiecie, wytłumaczyć po kolei.
kolei. I też bierzcie poprawkę na to, że tak jak mówiłem, nie w każdej obudowie da się faktycznie optymalnie zamocować IO. No i na samym końcu nie pozostało mi nic innego, jak jeszcze raz zachęcić Was do zobaczenia filmu Gamers Nexus, który no, pokazał tam zdecydowanie więcej, na przykład w jaki sposób dokładnie działa chłodnica tak z takiego zestawu all-in-one. Tak więc wszystkie linki macie w opisie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.